Drodzy maturzyści, drodzy kandydaci na studia, zapraszamy Was do skorzystania z oferty kształcenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jak co roku przygotowaliśmy bogatą ofertę nowych kierunków studiów, nowych specjalności, zgodnie z obecnymi trendami, a także z zapotrzebowaniem rynku pracy. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki przygotował dla kandydatów nowy kierunek studiów – Technical Physics. Są to siedmiosemestralne studia inżynierskie prowadzone w języku angielskim. Studenci na tym kierunku wybierają spośród trzech specjalności – fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe lub fizyka komputerowa. Na specjalności fizyka medyczna studenci poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka, optyki oraz jej zastosowanie w optometrii. Uczą się m.in. o zasadach działania urządzeń terapeutycznych i medycznych. Na specjalności nowoczesne materiały i techniki pomiarowe studenci poznają, w jaki sposób tworzyć oraz badać nowoczesne materiały. Są tam zajęcia m.in. z technologii wysokiej próżni, nanofotoniki czy bionanotechnologii. Dla kandydatów z zacięciem informatycznym przygotowaliśmy specjalność fizyka komputerowa, na której nasi przyszli inżynierowie swoją wiedzę zdobytą w trakcie studiów dotyczącą programowania czy sterowania urządzeniami będą w stanie wdrożyć w przyszłej pracy zawodowej. Drodzy kandydaci, jeżeli zastanawiacie się nad podjęciem studiów ekonomicznych, jeżeli z zaciekawieniem obserwujecie, że to wszystko, co się dzieje w otoczeniu, nie tylko w Polsce, ale także na świecie, w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii czy Chinach, że to wszystko wpływa na funkcjonowanie gospodarek narodowych, naszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, z pewnością międzynarodowe stosunki gospodarcze są dobrym wyborem. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze będziecie Państwo dysponować rzetelną wiedzą, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami, które pozwolą Wam podejmować ważne i mądre, rozsądne decyzje w swoim życiu zawodowym. Perspektywa międzynarodowa z pewnością będzie Waszym atutem na rynku pracy. Serdecznie zapraszam na Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydział Ekonomiczny UMCS. Wydaje się, że doświadczenia rozwoju turystyki z ostatnich przynajmniej kilkudziesięciu lat stanowią znakomity dowód na to, że wśród tworzonych atrakcji najważniejszą rolę odgrywają nie te natury przyrodniczej, a właśnie historycznej. Z tego prostego powodu wiedza o charakterze historycznym może być wdrażana i może być wykorzystywana w obrębie turystyki. Proponujemy nowy kierunek studiów, który z podróżami związany jest w sposób niezwykle istotny. Chcielibyśmy na naszym kierunku, który koncentruje się na rozpoznaniu szeroko pojmowanej kultury, dziejów natury politycznej, ale także historii sztuki, pokazywać ten obszar w sposób nieco inny niż czyniono to w innych szkołach wyższych, gdzie otwierano podobne kierunki. Proponujemy nie tylko i wyłącznie historię w czystej postaci, ale także zajęcia, które dotyczą w ogromnym stopniu elementów życia codziennego. Będzie więc mowa o tifozi, włoskich kibicach piłki nożnej, o koridzie hiszpańskiej i kuchni z tego obszaru. Czy będziecie wiedzieć po tych studiach, jak organizować podróże? Poznacie całą logistykę i organizację wszelkich wyjazdów. Bądźcie sami dla siebie sterem i okrętem. Możecie być autorem blogów turystycznych, możecie pisać przewodniki turystyczne, czy rozpowszechniać ten popularny dzisiaj gatunek literatury podróżniczej. Do zobaczenia na szlaku. Ecobusiness to kolejna nowość w ofercie Wydziału Ekonomicznego. To kierunek unikalny w skali kraju, który łączy w sobie obszary ekonomii, zarządzania i działań prośrodowiskowych. Studiując na kierunku Ecobusiness dowiecie się nie tylko, jak funkcjonuje gospodarka, jak zarządzać przedsiębiorstwami, ale będziecie szczególną uwagę poświęcać temu, jak wyeksponować, jak zwrócić uwagę na te aspekty prośrodowiskowe, jak projektować odpowiednie systemy zarządzania, jak zarządzać zrównoważonym transportem, jak zarządzać zrównoważoną gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie. Ważne jest również to, że Ecobusiness to kierunek praktyczny. Ponad 60% zajęć na tym kierunku prowadzonych będzie w formie zajęć praktycznych, warsztatowych, wizyt studyjnych, które prowadzić będą nie tylko wykładowcy Wydziału Ekonomicznego UMCS, ale także praktycy, menedżerowie z firm, które w sposób zrównoważony zarządzają środowiskiem. Zatem postaw na kierunek przyszłościowy. Bądź eko i zrób z tego biznes. Lubicie książki, a przy ich czytaniu śledzicie z pasją wszystkie literówki?
a może marzycie o tym, aby pracować przy ich redakcji, projektować je i wydawać. Jeśli do tego chcielibyście poznać tajniki warsztatu projektanta stron internetowych i grafika komputerowego, studia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne na Wydziale Filologicznym UMCS będą dla Was dobrym wyborem. Studia pozwolą Wam rozwinąć umiejętności i wiedzę zdobyte na studiach pierwszego stopnia, a jednocześnie przygotują Was do funkcjonowania na współczesnym rynku wydawniczym, które nieustannie zmienia się i stawia przed pracownikami coraz to nowe wymagania. W programie studiów znajdziecie wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, takich jak DTP, web design, fotoedytorstwo i e-typografia. A co po studiach? Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w redakcjach gazet, czasopism, portali internetowych, do współpracy z firmami z branży korektorskiej, redaktorskiej, z wydawnictwami, firmami funkcjonującymi na rynku projektowania graficznego, jak również w instytucjach kultury. Z pewnością zastanawiacie się, dlaczego wybrać akurat naszą uczelnię. To, co nas wyróżnia, to potencjał naukowy poparty blisko 80-letnią tradycją. To doskonale wykształcona kadra dydaktyczna, a także bogata infrastruktura. To gwarancja dobrego kształcenia na różnorodnych kierunkach studiów. Zapraszamy na UMCS. Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie.